Dzisiaj nawet gdybym nie miał niczego sensownego do powiedzenia, nie twierdzę, że mam, to i tak Wasze mini recenzje uratują ten odcinek. Na znośne.pl pojawiły się wreszcie wlepy, jeszcze dobre, o które pytaliście. Są tam, jest ich dużo. A ja postaram się dzisiaj sprawić, żebyśmy po tym niełatwym dla niektórych tygodniu i weekendzie nie trafili wszyscy do psychiatryka. Dobry wieczór. Chociaż... Jak na tym świecie ma być normalnie, skoro teraz każdy psychol może sobie kupić psa robota za 74,5 tysiąca dolarów, czyli prawie 300 tysięcy złotych? 300 tysięcy złotych za sztucznego psa? Tatusiu, Tatusiu, kupisz mi psa robota za 300 tysięcy? Oczywiście, córeczko, i wykorzystamy go do zabicia wszystkich twoich koleżanek z przedszkola, które mówiły, że tatus jest dziwny. Nikt normalny nie kupi psa za 300 tysięcy sztucznego. Tylko świr, ktoś, kto ukradł te 300 i mój gnieżal, albo jakiś youtuber, który uznał, że trzeba. Widziałem, że dwóch się do tego przymierzało: Unbox Therapy i MKBHD. Legenda głosi, że MKBHD, żeby kupić tego psa, nagrał 7-minutową reklamę samochodu i wypuścił ją na swoim kanale. Przekonywał w niej swoich widzów, że technologie znane w motoryzacji od jakichś 20 lat są nowością w 2020 roku. I nie mówię o tym po to, żeby go oczerniać. Jezu, czy słowo oczerniać nie jest rasistowskie? I czy w ogóle można oczerniać kogoś, kto jest czarny? Dobra, to nie jest program o polszczyźnie, to jest program o technologii, a mi absolutnie nic do tego, co MKBHD robi czy pokazuje na swoim kanale. Ale popatrzcie na jego minę. Ona mówi wyraźnie, bardzo nie chcę tu być, ale jeszcze wytrzymam, bo dzięki temu będę mógł sobie kupić sztucznego psa. To wcale nie musi być prawdą, bo całkiem możliwe, że za wynagrodzenie za ten film można by kupić kilka psów. Ale co musi w sobie mieć taki pies, że ludzie chcą wydać 300 tysięcy złotych na niego albo nagrać 7-minutową reklamę, w której traci się zaufanie widzów. A może to jest tak jak z modą, że kupujesz za 200 stówy koszulkę, która jest warta 20 złotych, żeby pokazać wszystkim innym, że dla ciebie te 200 złotych. Nie ma żadnego znaczenia, żeby poniżyć tych, dla których 200 zł ma znaczenie i dla ciebie ten Frodo of the Loom mógłby kosztować nawet 400, bo pff. Tylko że jeżeli recenzentstwo polega na poniżaniu biedniejszych, no to kurde, chyba trafiłem do złej niszy. Tym bardziej, że jestem ambasadorem idei jeszcze dobry. A po drugie, będę teraz bronił tych, którzy podrabiają psa robota, co jest zadaniem karkołomnym, ale proste zadania są dla biedaków. No, i teraz już mówię bardziej jak recenzent. No to do dzieła. To jest fragment relacji z targów CES, tam widziałem po raz pierwszy psa, robota, podróbę i choć nie wygląda tak dobrze jak oryginał, to robi całkiem niezłe wrażenie. I ten mniejszy kosztuje 7,5 tysiąca dolarów, a ten większy 40 tysięcy. 40 tysięcy dolków no to nadal jest 160 tysięcy złotych. Do, dość dużo jak na podróbę. Ale dajcie Chińczykom czas, na AliExpress za miesiąc ceny psów, robotów, podrób zaczną spadać. Będzie tak jak z deskami elektrycznymi. Pamiętacie, Boosted wypuściło deski elektryczne za 8000 tysięcy złotych, Chińczycy wypuścili za 2,5 i co? Boosted splajtowało, Chińczycy przejęli rynek. Tak samo będzie z psami robotami i tak samo jak deski chińskie elektryczne od czasu do czasu się łamią, tak samo od czasu do czasu pies, robot, podróba być może uszkodzi kogoś, kto nie jest największym przyjacielem właściciela tego psa podróby. Ale czy nie o to chodziło w psach robotach od samego początku? Teraz będzie coś bardziej pragmatycznego, bo polskiego. My, Polacy, jak chcemy mieć sztucznego psa, to sobie wypychamy tego, co zdechł, a nie jakieś dziwactwa odstawiamy. I jak coś ulepszamy, to naprawdę, a nie na niby. Dlatego z dumą ogłaszam, że w Polsce powstała akustyczna gaśnica. Wiem, że wygląda jak przewrócony głośnik z dziurą, ale jak widzicie, działa. I wcale nie jest jakaś głośna. I co najważniejsze, nie zalewa i nie brudzi gaszonych powierzchni, co pozwala uniknąć takich sytuacji, kiedy mieszkasz pod kimś, kto nie ogarnia życia i zostawia włączone żelazko, i potem w jego mieszkaniu pojawia się pożar, przyjeżdżają strażacy i zalewają Twoje mieszkanie. Wiadomo, że gaśnica akustyczna to dopiero prototyp, ale Polski i powinniśmy być z niego dumni. I pozostając w polskich klimatach. Rozpoczęły się testy M prawa jazdy. Do testów zaproszono dziennikarzy, blogerów, nawet ja zostałem zaproszony. Ale zapomniałem na czas wysłać formularza zgłoszeniowego, a poza tym miałem aplikację M-Obywatel, a poza tym to może i lepiej, że nie testuję tego M prawa jazdy, bo bym tylko narzekał i jakbym to pogodził ze swoją postawą patriotyczną. Wiem, że bardzo to uprościłem, ale podejrzewam, że wy też potrzebujecie i oczekujecie prostej odpowiedzi. Kiedy będę mógł zostawić w domu prawko i wziąć ze sobą tylko smartfon? No, wkrótce. Jeszcze w tym roku. Tak odpowiada ministerstwo, więc ja obstawiam wakacje przyszłego roku i jednocześnie otwieram licytację w komentarzach. Biorę po 200 zł od każdej z drużyn i słucham państwa propozycji. Żółcie czysta. Żółcie czysta. Czy wspólne konto dla par to dobry pomysł? Wiele osób uważa, że posiadanie wspólnego konta ma pewne wady, ale Pornhub jest zupełnie odmiennego zdania. I stworzył konto premium dla par, dzięki któremu dwie osoby mogą korzystać z jednego konta, ale mieć dwa niezależne loginy. Idea polega na tym, żeby oglądać filmy wspólnie i w ten sposób dowiadywać się więcej o preferencjach drugiej połówki. A kiedy ta połówka przestanie do ciebie pasować, możesz ją po prostu zamienić na inną. Żaden problem to w końcu Pornhub Premium. I kiedy na pierwszej randce ta nowa połówka popatrzy najpierw na twój komputer, później na ciebie i zapyta: "Porno?". Odpowiadasz zimną krwią: "Jestem tam dla gonciarza." Dobra, koniec żartów, czas na poważne tematy. Wreszcie przyszła do mnie Xperia 1 Mark 2, która ma wyjście słuchawkowe, która ma bardzo fajnie brzmiące głośniki. Jest podłużna, ma niesamowite aplikacje do nagrywania filmów, do robienia zdjęć. To wszystko jest super pro. Robi na mnie. Całkiem niezłe wrażenie. Jak widzicie, skoro zostawiłem tutaj tyle odcisków, straszne to jest, no ale trudno. Pozostając w temacie smartfonów. Jeżeli oglądaliście mój film o słuchawkach Xiaomi, oglądaliście? Jeżeli nie, to proszę to nadrobić tutaj, albo z drugiej strony, ale raczej tutaj, to wiecie, że mam Poco F2 Pro, czyli killera flagowców, który doczekał się swojego własnego killera, killera flagowców, czyli Realme X3 Super Zoom. No tak, dożyliśmy czasów, w których zabójcy flagowców mają swoich własnych zabójców. I dożyliśmy czasów, w których można sobie kupić miesięczny karnet na elektryczną hulajnogę. Lime Pass, który przed pandemią kosztował 20 zł i przez 7 dni pozwalał za darmo odblokowywać hulajnogi, teraz kosztuje o połowę mniej. Ale pojawiły się też nowe opcje abonamentowe. Karnet miesięczny, w zależności od wysokości opłaty, pozwoli na 5, 10 lub 25 przejazdów, a karnet dzienny za 20 zł pozwoli na jeżdżenie przez 24 godziny prawie bez ograniczeń. Powiedziałem prawie, bo każda jazda musi trwać maksymalnie 30 minut, bo po 30 minutach Lime zaczyna naliczać opłaty. No ale to chyba wystarczająco dużo czasu. Czas na wasze recenzje. W tym tygodniu przyszło ich tak dużo, że musiałem dokonać niewygodnych wyborów. Chciałbym zrecenzować podstawkę pod telefon firmy Ugreen. Jak widać podstawka bardzo ładnie się prezentuje. Posiada Dwie gumy. Tutaj, żeby telefon się nie przesuwał. I tutaj żeby podstawka się nie przesuwała. Jeżeli chodzi o elastyczność regulacji jest bardzo duża. Ogólnie uważam, że podstawka jest godna polecenia. Kupiłem ją na AliExpress za około 20 zł. Jak najbardziej mogę ją po... Eee, mam to właśnie od pół roku. Faktycznie nie są to groszowe sprawy, ale to podróbka tego, co Kuba pokazywał na ces Działa to na bateryjki AA, napisy się zmyły. Zakładamy na to cudeńko e, albo szczotkę, albo rzepa. Na rzepa można przyczepić gąbkę, która była w zestawie, a której ja nie używam. Ewentualnie na tego samego rzepa można przyczepić zwykłą gąbkę, też się trzyma. No i to cudeńko pozwala doszorować i umyć w bardzo sprawnym tempie. Kupiłem taki zegarek na Aliexpress A dostałem taki Praworęczny Praworęczny Ale za to nie działa To koniec recenzji Moim przedmiotem do recenzji jest taka kaczka Dzwonek do roweru, można ją zaczepić eee, W dodatku jeśli się będzie szybko jechało no to Wiatrak zacznie się kręcić I jeszcze do tego kwacze a cena, cena za taką kaczkę to około 12 zł, więc... A teraz patrzcie to! Cześć! Chciałem Wam pokazać mikrofon Takstar SGC598, który kupiłem dwa lata temu na AliExpress za stówkę. Mikrofon przychodzi do nas w takim kartonie, a w środku wygląda tak. W zestawie mamy mikrofon, jak widać pokrowiec. Mikrofon jest sporych rozmiarów i teraz macie zdjęcie jak on wygląda na Lumixie GH5. Z fizycznych przełączników znajdziemy tutaj przycisk włączania. Plus 10 dB oraz filtr dolnoprzepustowy. Mikrofon zasilany jest jedną baterią. AA. To jest dźwięk z mikrofonu Takstara. To jest dźwięk z OnePlusa. A to jest dźwięk z boi. Podsumowując, z plusów jest tani i naprawdę dobrze brzmi w tej cenie, a z minusów jest ogromny, potrzebuje zasilania bateryjnego i trzeba go włączać za każdym razem. Czy kupiłbym go ponownie? Nie, w tej cenie wziąłbym boję. Profeska, co? Było jeszcze kilka podobnych recenzji: słuchawki TWS, projektor, deska elektryczna, licznik rowerowy. W nocy jest podświetlenie. Za 20 zł polecam mocno. Nawet recenzje produktów dla psów pojawiły się na tle chujkowym nagrane. Ma poprawić węch, umiejętności motoryczne. Ale to akurat udostępniłem na insta, bo było za długie, żeby całe wsadzić tu. Była też ponad trzyminutowa, ale bardzo sensowna recenzja pistoletu do masażu, czy też rozbijania mięśni. Do masażów? Kurde, no zrobiło się strasznie tego dużo, i teraz mam taką rozkminę, jak zrobić, żeby te recenzje, które są przydatne, trafiły do Was, a z drugiej strony, żeby nie zajmowały połowy techwika. No bo są super przydatne, ale nie są rozrywkowe. Wystarczająco rozrywkowe na ten program. Wiecie o co mi chodzi. No i jest teoretycznie kanał Tech ekipy na YouTubie i tam można wysyłać recenzje, ale on chyba nie jest zbyt popularny. W sensie wśród ludzi, którzy wysyłają recenzje, tam się film pojawia raz na kilka tygodni. Może to jest zbyt wymagające, może grupa na Facebooku, ale to też jest bez sensu. Nie ma takiego miejsca, gdzie użytkownicy mogliby dodawać w prosty sposób swoje wideo z recenzjami. Wszyscy wiemy, że nadchodzi zmierzch recenzentów, bo to, to jest bez sensu, no ci ludzie sobie napykali po kilka milionów subów i teraz robią z tego ładniejsze tele zakupy mango, co oczywiście jest super, bo ja też bardzo lubiłem oglądać tele zakupy mango, jak ten łysy Big Brothera tam kręcił watę cukrową. Teraz będziecie mogli jeść ją codziennie. Ale to jest rozrywka, a o produkcie chciałbym się dowiedzieć od użytkownika, który używał go przez kilka tygodni kilka miesięcy. Wtedy to jest coś fajnego, ale to nie może się też odbywać na, nie wiem, porównywarkach cen, tam gdzie są te opinie, albo na portalach, na których się sprzedają, Albo na witrynach sklepowych, bo te wszystkie podmioty mają tak zwane budżety marketingowe od producentów, i tam nie ma jednak niezależności. Więc zastanawiam się, kminie. Bo mi z zmierzch recenzentów jest na rękę, mimo że sam jestem recenzentem. Bo przede wszystkim jestem użytkownikiem i człowiekiem. Ten świat dla ludzi musimy uczynić lepszym. Jezu, nie wystartowałem wyborach. To jest jakiś skandal. Teraz to już mnie nie wezmą. Eee... O czym mówiłem? Teraz czas na moją recenzję, będzie świetna, obiecuję. To jest powerbank. Jak widzicie, z niebanalnym wyświetlaczem. Dość marna latarka. Wiatrak. Dwie prędkości. Jak się człowiek postara, to nawet można go ustawić sobie na stole. A i się nic nie stanie w palce, jak... trochę boli, ale nie bardzo. A tu miały być słuchawki. Ale słuchawek nie ma. Absolutnie go nie polecam. Natomiast jeżeli e, wy czujecie się zachęceni do swoich krótkich recenzji produktów z Chin, to nadal mnie oznaczajcie na Insta. Nadal jestem chętny, nadal będę oglądał i niektóre z nich na pewno pokażę w tym programie. Teraz, żeby ten program był taki jak zawsze, czyli żeby nic w nim nie brakowało, powinienem coś powiedzieć o dronach. Spokojnie, będę się streszczał. Autel, czyli amerykańska konkurencja dla DJI, wreszcie jest w Polsce. Nie wiem, czy dystrybutor ma już swoją stronę, ale jeżeli ma, to wrzucę ją w linkach pod filmem. Natomiast, jeżeli tak jak ja zastanawialiście się, czy Autel kiedykolwiek wejdzie do Polski, wiem, że się nie zastanawialiście, ale lubię czasem myśleć, że to już jest w Polsce, i jedyny powód, dla którego nie przetestuję Autela Evo 2. No to jest to, że moim zdaniem jest to dron dla semiprofesjonalistów, a ja dronami zajmuję się czysto rozrywkowo. Nawet kilka razy dziennie. Ale ze swoich źródeł pewnych wiem, że znani, kochani polscy droniarze będą ten produkt testować, więc wiecie co z nimi zrobić. Obejrzeć te recenzje. Zanim się pożegnamy. Jeszcze dobre. Naznośne.pl. Zestaw czterech wlep w wersji czarnej lub białej, o którą niektórzy z Was prosili, kosztuje 10 złotych. Popracowaliśmy trochę nad jakością wleb, wyprodukowaliśmy je w technologii druku UV, czyli są odporne na warunki atmosferyczne, nie wyblakną i są w miarę odporne na ścieranie. Mówię w miarę, bo to jest jednak druk na folii, a nie Gorilla Glass, więc jak się uprzesz, to do rzem jesteś w stanie to zedrzeć. Tak czy owak zapraszam, jeżeli macie sprzęty, które chcecie opatrzyć tymi wlepami, albo jeżeli chcecie powiedzieć stop konsumpcjonizmowi przesadnemu. Nie chcecie się wstydzić tego, że macie dwuletni albo pięcioletni sprzęt, który jest jeszcze dobry, bo jest jeszcze dobry. Nie należy się tego wstydzić. A jeżeli nie jesteście przy kasie i nie macie dychy, to możecie sobie przecież na baz grać mazakiem na tym sprzęcie. Tak jak ja na baz grałem, bo to jest moje odręczne pismo na tych wlepach, dlatego jest takie nierówne. No dobrze. To już wszystko. Oczywiście, kupując wlepy, również wspieracie niezależność tego kanału, i dzięki temu nie będę musiał z niego zrobić tyle zakupów mango. Wata cukrowa należy do naszej tradycji. Ale uczciwie uprzedzam, że na psa robota w ten sposób nie nazbieramy. Może i dobrze, bo w schroniskach psiaków jest zdecydowanie zbyt dużo. Dobra, koniec. Jezu, jak się dzisiaj rozgadałem. Wcale nie obiecuję, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej, ale się postaram. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Znosz tego tygodnia.